proszę państwa, nowa, droższa konkurencja sklepu dla gejów. Fine Geeky Social. Nie, nie wiem, co powiedzieć. Obu jest tak samo drogo. Ale czy to prawda, że jest tak drogo? Przekonajmy się. Rura do gejury. Cześć! 15 dolców za olej. Nie. Ale margaryna zaczęła schodzić, bo muszę powiedzieć, że cenę. Za jakość się płaci. To nie za co gejka. 9 dzień, aby to jest trzeba. A ty gdzie robisz zakupy? No jak to gdzie? Grillze. Lepsi od gejki. Halo. Stało się coś strasznego. Co? Powstała konkurencja. Jaka? Konkurencja dla mnie. Dla nas. Co się stało? Co? Zaprosiłem cię tutaj, ponieważ padłem na pewien pomysł. Nie wiem, czy wiesz, ale zawsze się mówi właśnie, że twoim największym przeciwnikiem jesteś ty sam sobie. Wiesz, o co chodzi? Zawsze po prostu ty stoisz sam sobie na drodze, wiesz, o co chodzi? Więc, skoro mam serię ze sklepem Sirvenem, który otworzyliśmy z który supermarket, nazywa się Gejka, więc, jako że chciałem już jakiś czas temu, zamiast tej gry, którą teraz gramy z Sirvenem, zagrać w inną grę, to pomyślałem, że zagram z tobą w tę grę i zrobimy sobie sami konkurencję, żeby nikt inny nie zrobił na YouTubie mi konkurencji do mojego sklepu i pomyślałem, że zrobimy coś takiego. Fajnie było, jakbyśmy nazwali sklep, skoro tam jest od geja i od żabki, tu zrobić nawiązanie do lesbijki innego sklepu. Czemu? Nie wiem, ale po prostu jak tam jest gejka, to tutaj zrobić, nie wiem, lesbą. Czasem trzeba pomyśleć, czasem trzeba sam sobie dopierdolić, rozumiesz? Trzeba sam sobie zajebać kopa w jaja, żeby cię aż zabolało, żebyś po prostu rozumiał, że sam sobie możesz zrobić konkurencję i sam siebie możesz dojebać, żeby się nie poddawać, bo to jest takie motywacyjne też jakby nie patrzeć, że nie poddawaj się, bo ty tylko sam sobie stoisz na drodze w tym wszystkim. Teraz powinna być jakaś motywacyjna muzyka, motywacyjna, dobrze powiedziałem. Motywacyjna. Motywacyjna muzyka w tle. Wybierz nazwę dla swojego sklepu i teraz, Mateusz, to jest ten właśnie moment, ten taki krytyczny, kiedy po prostu musimy podjąć decyzję, w jakim kierunku idziemy z nazwą tego sklepu, żeby zrobić idealną konkurencję dla gejki. Może chujka. To okaże się teraz powiedział. Może zróbmy właśnie coś po kroju jakiegoś supermarketu, na przykład właśnie Auchan, Carrefour, Netto. A czy wiecie, że kupienie tej samej mąki teraz na Supreme Gejurze jest 100% droższe niż w gejce? Bądź gejurem, nie gejkiem. Lepsi od gejki. O, jesteś! Cześć! I to jest więzienie, widziałaś? Patrz, co to za supermarket mamy, jak to jest więzienie? Gejur. Pokaż, jak to wygląda. Ile mam pieniędzy w ogóle? A dwa koła. To zamów coś, bo otworzyłem przez przypadek sklep. Kupiłem wszystko. O, patrz, są te, bierz paczki. O kurwa, ludzie patrzą. Witam serdecznie, dzień dobry, dopiero otworzyliśmy, spokojnie. Ceny ustawiam, wszystko, bo nic nie kupił w tym sklepie, rozumiesz? Wszystko będzie drogie. Za jakość się płaci, to nie da co gejka. Kup kasę zwrotną, bo mi się pojebało. Jak stoję przy ścianie? Ja pier 38 dolców mam jej wydać. Płać kartą, bo cię obsłużę. No dziwko. Ty taki agresywny jesteś, naszych klientów w ogóle. Kartą nie potrafię płacić. Ty masz być uśmiechnięty, masz być przykładem, masz robić konkurencję tej gejce, rozumiesz? A nie wyzywać każdego debilu. Wiesz, wiem co czują dwa ludzie na kasie, nie? Jak ktoś nie chce płacić kartą. Ale to wiesz, że terminal ci pokazuje, masz wydać. Nawet nie musisz liczyć. Ale muszę klikać na banknot, ty jesteś rozjebany. Ha, to rzeczywiście straszne. Za trzy wody zapłacił 9 euro. Ale ich kosimy na siano z jeby. Czy mogę podwyższyć ceny, jak chcesz? Podwyższ. Za często robię zakupy. Ja pierdolę, to rzeczywiście straszne, no. To my w ogóle mamy światło jakieś w tym budynku? Czekaj, mamy takie światło? O kur... O! Co jeszcze mamy? Co to jest? Telewizor? Chcesz telewizor? Nie. Jaki dźwięk w ogóle? Czemu tak tanio to dajesz? To pozmieni. Jak stoi, jak z pistoletem. Dwa dolce za wodę. Za dwa dolce woda. Ty jesteś rozjebany. Krzysiu,
Tutaj. Fioletowa, zielona, tak? Tu. Dobry Krzysiu, tak, dobry Krzysiu. Tak, super, super. Po twojej twarzy widać, bo cię zatrudniłem. Czemu tu jakiś chłop stoi? Postawić tego kota, wypierdalać. O kur... Ale ci zajebie zaraz, no. Nie ma takiej roboty, będę cię teraz gnębił w tej robocie, rozumiesz? Będę ci tu i gnębił, wypierdalaj, tak, no, gdzie po to idziesz? Zostaw to, co robisz? Wyjazd z tego sklepu, gdzie kurwa? Zostaw! A nie! 22! Napierdalają się pracownicy pod sklepem miotu. Ej, czekaj, czekaj! Na tym tablecie w ogóle patrz, podnieś, zobacz, zobacz wszystkie na tablecie, zobacz wszystkie na tablecie, zobacz. Masz owo i uwu. Zryb, zryb, proszę, zryb, zryb, proszę, proszę, zryb. A gdzie ty zrobiłeś zakupy? Jakie zakupy? W Gejurze. Zrobiłem zakupy. Dobra, dawaj, bo nie mam pieniędzy, otwieraj. Ale otwarte cały czas jest przecież, pokaż. Aha, my mamy kończyć dzień. Ja przyjeżdżam. Zajebisty balans, minus 4 po 1000. Tą sól kurwa trochę staniej. Dam $1.40. Nie 40, bo dajesz $1.50, a dodajesz dolar. Tak tanio? $1.40. Aż cię wkurwie, dam $1.58. Co tam będziesz stał na kasie? O, woda butelkowana jest za droga, no to chyba $1.90. Sam sobie na kasie, mówię ci. Daj równe, to będę im szybciej wydawał. I mordę, przecież to robię. Zaraz zajebię listwę z tej miotły. Ała! Myślę, że tego właśnie brakuje w gejce, wiesz? Zamknij pi***. Myślę, że tego właśnie brakuje w gejce, przemocy. Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw, powiedziałem! Podejdziesz mu albo zajebie, podejdziesz mu albo... Wypierdalaj tym czasem. Trzeba szybko zmienić cenę oleju, bo ich chyba pojebało, że po 7 dostanę. Jak biega z tym licznikiem. Więcej, 15 dolców za olej. Nie! Jesteś głupi! Ja mówiłem tylko olej i ketchup. Ile ketchup? 2,30? Ile normalnie ten? Ile będziesz ustawiał ketchup? $5. 4,50, no nie wiem. 50 centów tam taniej. Trzeba dzień zacząć oczywiście, czekaj. Od... O, to zwiększenia cen. Nie, odjebnięcia. Odjebnięcia. Mięty, ser jest za drogi, ser jest za drogi. Emmental cheese jest za drogi dla chłopa. A no troszeczkę cię poniosło, 3,50. Troszeczkę cię poniosło. Ten subchłop, 14 dolców za olej. Kupują? No, na razie nie widziałem jeszcze. 13,5 stawiłem. Bierz ten olej, panie, bo ci zajebie zaraz listwę. O, wzięli olej! 24 tonce. Dobrze, że w tej myszce jest, że odblokowuję kółko i mogę tak nim szurać, że on ciora tak chłopie jak pojebany. On co robi? Ciorak popierdolony. Zostaw tą margarynę. Już czekała tylko, żebym postawił. Chyba ten olej nie schodzi, wiesz w ogóle? Chyba, żeś za drogo go dał. Macie na promocję. Ile dasz dychę? 12. O kurwa. Valerian za drogi i Peppermint za drogi. No Peppermint faktycznie na taką cenę dałem. Valerian też za drogi. O kur... też, no faktycznie. Jak dokłada. Wiesz, że masz magazyn obok, nie? Wiesz, że możesz po prostu Polsce i tam wszystko na półki położyć, rozumiesz? O chuj, jak mogę w sklepie po prostu stawiać. Tak, tak. Cały czas, jak zmieniasz cenę, słyszę tylko w głowie, jakbyś przeładowywał Glocka i zaraz miał mnie odjebać. Kliknij cenę, kliknij cenę. Ale margaryna zaczęła schodzić, ja pierdolę jeszcze cenę. Ile odstawiłem, że oni tak kupują? O, jak się podniecił. Kamorgana schodzi, ja pier... Jakiś nowy park kupiłeś? Jak? Co kupiłeś? Supreme, zajebistą mąkę. Delmę chłop kupi. Co? Supreme mąka. Supreme Delma. Co? Tfu, mąkę, książę masło. Delma, kurwa, mąka. Ej, jest śmietnik, też możemy wyrzucać? No. Co jeżeli do niebieskiego możemy wyjebać karton i by co nim jeszcze hajs... Babka chce kupić rzeczy, sprzedawać. Babka chce! Już... dobrze, proszę pana, już będę pasował, tak będę. Ja mam pytanie, czy możemy coś w końcu zarobić, a nie wszystko wydawać? Czy możemy w końcu na plusie w tym sklepie, a nie cały czas jesteśmy na minusie? Jak zarobisz 250, kupię szafkę i ustawię produkty, które są w magazynie. I wtedy zaczniemy zarabiać. Ty jesteś takim magazynierem, troszeczkę takim popychadłem, tak? Popychadłem, ty zaraz będziesz. Na moją, kurwa miotłą.
Przysięgam, jak pan teraz wyda wszystkie pieniądze, które ja zarobię, to ja się zwalniam. Gestek, nie denerwuj się. Żegnam, panie Staszku. Zostaje pan sam. Przepraszam, sprzedaję hot dogi. Ktoś ten hot doga? Halo, przepraszam. Hot doga? Ktoś ten? Ktoś coś? Co robisz jeszcze tak 40 nie, mocy? Nie ma kurja. Jogurt zamówię. Wyjebane mam ten jogurt. Daj mi płatę, śmieciu. Chcę wrócić do rodziny w końcu. Trzeci dzień z rzędu tu siedzę. I stoi dumny, nic nie schodzi, woda w ogóle nie schodzi. Sól w ogóle od chyba czwartego dnia już tu stoi, nawet i nikogo nie kupowałeś w ogóle. Sól stoi w miejscu w ogóle. Połowa tych rzeczy w ogóle nie schodzi i ty się dziwisz, że nie mamy pieniędzy. Nie, dobra, od jutra stoisz ty na kasie. Nie, dobrze, już zmieniam. Zmieniam ceny. Banki, to jest. Nie, jutro stajesz na kasie, ja obsługuję sklep. Za ile mam dać wodę, za darmo? Ty nas doprowadzisz do bankructwa, rozumiesz? Za darmo mam dać wodę. Rozumiesz? Dobra, to wygląda jakbyś dostał po prostu lokal od ojca i byś nawet nie wiedział jak obsługiwać tego sklepu. Zmieniam cenę na liście. Potrzebujemy jednego punktu franczyzy. Będziemy mogli pracownika sobie zatrudnić. I będziemy musieli iść na kasie obsługiwać, a będziemy my we dwójkę będziemy robić te zakupy cały czas i będziemy mówić, a nic nie dostaniesz. Patrz, zobacz od razu ten punkt. Na samej górze masz tego ludzika, widzisz? Employee 1. Od razu po prostu wykupuj go, zobacz, że punkt jest zrobiony już. Od razu jebiemy go w dupę, rozumiesz? We dwójkę, gang, rozumiesz? Do rogu go zaciągamy i we dwójkę go, czekasz, ci zaprezentuję. Bierzesz tu miotło go, będziemy tak, rozumiesz? Do ziemi, do roboty, rozumiesz? A mogę przed ja ci klikać, żebyś tylko dało kasę? Czekaj chwilę. Jaka głupota! Ja ci produkty wybieram, a ty jako mi dajesz też. To jest to, że idziesz do pracy i robicie po prostu we dwójkę robotę, którą powinna robić jedna osoba. Level! O! Poszło. Tak? Ten jutro przyjdzie dopiero. Dałem mu się dokończyć dzień już. Czy idzie? Czekaj chwilę. Czy to idzie kasjer? Ej, chyba idzie kasjer. Zjedz kasy. Uwaga! Patrz! W tył! Plecy! Kasjerka? Chyba tak! Jest! O kur... A ten diskasjer, co? Tak! Skanuję! Daję mi ja pierdolę! Dawaj, idziemy! Wyjebane w to! Czekaj, mogę jej zajebać z piątku, czy się zwolni wtedy? Uwaga! Zajebałem jej z piątku ogólnie. Tu jestem, za tobą. Gdzie? Może jakieś hot doga? Coś no, coś tam masz dobrego, jakąś bułę. Mam nową fuchę zobaczę. Dorabiasz sobie na hot dogach. O, witam. O, chce pani coś kupić? Chyba po wiesz? O. Net a broom for this. Chcesz się jebać? Idę zrobić zakupy brakujące. O, żeś dawaj, teraz wykupił... Ja o kur... Coś ty zrobił? No co, nic! To ja tyle kupiłem? Tak! Dobra, z tego, że tak pracuję, to ustawiam jakieś ceny pojebane. 2,99, 6,39, 5,39. Przecież on nic nie kupił! 2,79. Aha, że nie po prostu nierówno, o to ci chodzi. No Jezu, tak. Tak mi się jebał dupy. To co ty gadasz? Chyba, że robimy tak, że nie tak półki, tak jak teraz ja postawiłem. Ja pierdolę. Ale fajne! Jest tu ryż jakiś na przykład, albo właśnie ten? Jest gdzieś cukier? Nie widziałem. Właśnie debilu wykładasz. Faktycznie. Ja pierdolę. Nie widziałem. Jestem takim. To jest chuj, nie? Chodź, zobacz, co zrobiłem. Ja w ogóle nie myślałem, jestem po prostu idiotą. Aż co wykombinowałem. Przydałem półki. Jesteś rozjebany. No chodź, zobacz. Całym towarem? No chodź. Widzisz? No. A ty jesteś mądry. Masz na półkach w magazynie, ja już trzymam skaner, dawaj, idziemy razem i od razu zmieniamy. Zresztą tu nie ma miejsca, idioto. W lodówce, tu na parterze jest w lodówce. Tu jest, o tym możemy wjebać, no ale co tu zjebiesz? No nawet nie może, to na półkę idzie. A to też idzie do zamrażalki. Kupię produkty zamrażalki, nie mam zamrażalki. Mamy zamrażalkę? Nie, 350 kosztuje. Aaaa. Kupię rzeczy, których nawet nie może wystawić. Możesz kupić za 250 większy sklep. Ty jesteś idiotą. Ja pier... Ty jesteś zjebany. Jakiś kącik dla alkoholi chyba zrobimy. Teraz przenoś tu. Nie. Co to... Ej, puszka, patrz! Śmiecą nam! Jak sprzątnąłeś! Jak machnąłeś szczotą na śmiecia! Fuj, o, jesteśmy... Nie kupuj tego perka na razie. Wiem.
Co kupiłeś? Ja pier... Masz obok pracownika, miałeś Wi-Fi connection, masz telefonik i tam masz attracts more customers per day. Więcej klientów byś miał w ciągu dnia. A to ja nie rozumiem, co tam pisze. 9 dzień, aby dalej strzela minusie. Minus 30. My chyba coś źle robimy, wiesz? My to już tak mi się wydaje, że chyba coś źle robimy tutaj. Pamiętaj, że w koszyku jest jeszcze za 900 do kupienia, nie? Wypierdlamy, Staszek. Koniec już? Tak. Koniec roboty na dziś. Ty smutny wolno? Jesteś, że kończysz robotę. Wolno? Co mam teraz robić? I spać. Żegnaj, Staszek. Na drugą robotę. A może jak jest netto, to zrobić gejto? Get, kurwa. Get to może, no. Nie może być g***. Będzie potem przychodzić i mówić, że jakie kurwa sklepy robimy, debilu. A fi***ka? Nie.